Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o moich ulubionych trikach makijażowych, urodowych w zasadzie chyba, bo znajdą się tutaj także też te niemakijażowe. Dawno tej tematyki nie było, a trochę nowych rzeczy odkryłam, których używam na co dzień, bo właśnie takie te triki będą. Nie będą to jakieś wymyślone z Instagrama i z Pinteresta i tak dalej, wywiń oko na drugą stronę i będziesz piękna. Nie, 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 tylko coś, czego używam prawie każdego dnia, albo nawet każdego dnia, albo kiedy się maluję, albo jeszcze zobaczymy w trakcie. Zapraszam. I pierwszy punkt to tonik, tonizacja twarzy i chodzi mi tutaj o tę tonizację twarzy rano, którą od lat, zawsze, praktycznie odkąd pamiętam, pomijałam i nie stosowałam, nie robiłam po prostu tej rzeczy, ale stwierdziłam, że kiedyś trzeba ją wprowadzić właśnie w swoją rutynę, no już od jakiegoś dłuższego czasu tonik stosuję. A co mi pomogło tak naprawdę systematycznie wprowadzić ten punkt i faktycznie używać tonika, to to, że używam go w sprayu. Ja tutaj swoją pielęgnację poranną mam w toaletce, zawsze pod ręką. Jak wykonuję makijaż, to właśnie wykonuję też pielęgnację. Jak nie, to przychodzę wykonać tylko pielęgnację. No i od kiedy przelewam tonik do butelki z atomizerem, albo kupuję właśnie tonik w postaci takiej z atomizerem, to nigdy o tym punkcie nie zapominam. Powiem Wam nawet, że sprawia mi on ogromną przyjemność, bo pierwszym punktem jest właśnie spryskanie twarzy i to przynosi takie ukojenie, ulgę i naprawdę bardzo miłe uczucie. Tak jak mówię, albo kupuję coś w takiej butelce. Tutaj jest akurat hydrolat oczarowy, który wykończyłam, więc tę butelkę zdezynfekowałam i jeszcze sobie wykorzystałam. Przelewam do niej tonik z garniera, którego obecnie używam. Także jeżeli też o tym zapominacie, też macie z tym problem, no to ja Wam ten trik jak najbardziej polecam. Gwarantuję, że po jakimś czasie przyzwyczajicie się do tego punktu. Plusem tego triku jest też to, że tak, zawsze o tym pamiętam, jestem bardziej ekonomiczna i wydajna, bo jednak mniej produktu się zużywa. Kiedy wchłania on się w bacik, no to zawsze więcej zużyjemy niż jak spsikujemy twarz. Plus do tego nie zużywam dodatkowych bacików, więc też super. Także trik pielęgnacyjny na poranną pielęgnację i też bardzo szybko to idzie, nie? To jest spsikiwanie twarzy tonikiem. Następnie przechodzę do makijażu i zawsze, już od dłuższego czasu zaczynam makijaż od oka. Często pojawiają się pytania, dlaczego najpierw oko, a nie twarz, bo chyba bardziej standardowym podejściem jest najpierw malowanie twarzy, a dopiero później oka, chociaż widziałam mnóstwo osób, które robi to w tej kolejności, którą ja. A robię to głównie dlatego, żeby później, jeżeli coś mi się osypie, jakiś cień, zwłaszcza błyszczący, wszystko sobie ładnie powycierać i mieć czystą okolicę pod oczami i nie martwić się tym właśnie, że mi się coś osypia. Zaraz zobaczycie tutaj, że wydaje się, że niby nic tam nie mam, a jak przejadę sobie właśnie płatkiem kosmetycznym albo jakąś mokrą chusteczką, no to automatycznie jest to brudne, czyli coś tam jednak było, a ta oczyszczona okolica pod oczami sprawia, że ten podkład i korektor później wyglądają o wiele lepiej, o wiele ładniej i o wiele lepiej się trzymają. Także jeżeli robiłyście odwrotnie, to ja zalecałabym spróbowanie właśnie mojej kolejności. Dodatkowym plusem jest to, że tutaj w kąciku oka mogę sobie trochę pomachać pędzlem, a później jeszcze tą mokrą chusteczką nadać preferowany kształt. Ewentualnie później jeszcze coś do tego rozetrzeć, ale generalnie mogę to oko tak bardziej wyciągnąć i łatwiej mi jest wyciągnąć i nadać kształt chusteczką czasami na przykład niż pędzelkiem. Także najpierw twarz, nie, najpierw oko, później twarz. Każdy błyszczący cień, którego używam, każdy, czy to jest turbot, czy to jest brokat, czy to jest mniejszy błysk, po prostu taki perłowy cień, nakładam zawsze, ale to zawsze w każdym makijażu na klej do brokatu. I to jest najlepszy trik i nie wiem, jak ja mogłam bez tego wcześniej żyć, dlatego że przede wszystkim nakładając błyszczący cień na klej, on się przykleja, więc mamy gwarancję, że on cały dzień tam zostanie, nie będzie się w trakcie dnia osypywał, tego nie lubimy i tego nie chcemy, na pięknie nałożonym korektorze i podkładzie drobinki brokatu, czy też czegoś błyszczącego, nie, nie, nie. A poza tym, dzięki temu, że przyklejam to na klej, jestem w stanie wydobyć 100% błysku z błysku. I absolutnie nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić inaczej, bo jeżeli nie nakładam właśnie kleju, a nakładam coś błyszczącego, to to się nie błyszczy tak jak w opakowaniu, nie błyszczy się tak, jakbyśmy to zesłoczowali palcem. To nie jest kompletnie ten błysk. Ja akurat używam tutaj NYXa Glitter Primer, który jest bardzo wydajny i służy mi już od dawna i jestem z niego super zadowolona, ale wiem, że też chyba z Hean
albo Skobo. Są tańsze alternatywy. Ja nie miałam, nie próbowałam, ale wy sobie chwalicie, więc te informacje też wam przekazuję. Warto naprawdę wydać te 15, 20, 30 ewentualnie złotych. Tubka wystarczy wam na długo, a będziecie się cieszyć 100% błyskiem z tego błyszczącego cienia, jakie posiadacie. Także u mnie must have. Gąbka to jest u mnie obowiązkowy punkt, obowiązkowa rzecz do makijażu i nie wyobrażam sobie makijażu bez gąbki. Niby żaden trik, nie? Ale nie wiem, czy każda z was nakłada pod kod gąbką, to raz. No ale to jest też kwestia preferencji, ale ja nakładam gąbką zawsze 3 produkty, czyli podkład, korektor i puder. Co mi to daje? Przede wszystkim nałożenie podkładu i korektora gąbką sprawia, że mocniej wtłaczam go w twarz i on wygląda o wiele, wiele bardziej naturalnie. Jakiego pędzla bym nie używała, to zawsze mi zostanie jakaś smuga, zawsze ten podkład jest bardziej widoczny i zawsze nie jest to ten efekt, który chciałabym osiągnąć, bo czasami mi się zdarza, że sięgnę po pędzel, później się wkurzam i tak idę po wilgotną gąbkę. No właśnie, wtłaczam w twarz, więc to jest wszystko bardziej trwałe, ujednolicone i jakby zespojone z moją twarzą. Także dla mnie to jest punkt obowiązkowy. No i co mi to jeszcze daje? Że zaoszczędzam troszeczkę na chociaż ja mam dużo akcesoriów do makijażu i pędzle i nie pędzle, ale wy jeżeli nie macie pędzla do korektora, nie chcecie go wklepywać palcem, czy nie macie pędzla do pudru, to właśnie możecie do wszystkiego użyć gąbki. I przy tym triku zaoszczędzam też czas, bo nie muszę szukać i zmieniać tych akcesoriów, mam jedną gąbkę i wszystko robię właśnie tym jednym narzędziem. Jeżeli chodzi o sam puder, no to nakładam go też tak dość obficie często i później nadmiar po prostu zbieram dużym pędzlem do pudru i nakładam go tym samym beauty blenderem, gąbeczką po prostu, którą nakładałam podkład i korektor. Wtłaczam go również w twarz, przez co ten mat i ten puder jest bardzo trwały, bo on nie jest tak tylko położony, tylko faktycznie w tę twarz wtłoczony, zespojony i o wiele bardziej naturalnie to wygląda, czyli oszczędzamy czas, pieniądze i zyskujemy taki naturalny wygląd i efekt. No i u mnie absolutnie punktem obowiązkowym na zakończenie każdego makijażu jest fikser. Nie tyle dla utrwalenia tego makijażu, co właśnie jeszcze dla nadania tej naturalności, ściągnięcia ewentualnej pudrowości. Mam też wrażenie, że po nałożeniu fiksera, czegoś utrwalającego, nie tyle, że ten makijaż ma jakąś przedłużoną trwałość, ale to wszystko jest takie zespojone, więc automatycznie też dłużej się trzyma. Ja absolutnie nie mam problemu z utrzymywaniem się pod korektora czy też pudru przez cały dzień. Myślę, że to właśnie za pomocą tego, że wtłaczam go gąbką i jeszcze fiksuję fikserem, utrwalam, zespajam i to cały dzień siedzi. Ale przede wszystkim, co mi daje ten fikser, no to, że przyjemne uczucie, to przede wszystkim ten naturalny, lżejszy zdecydowanie wygląd. Bo ile makijaż może być lekki? No może być lekki. Ale jeżeli macie problem właśnie z jakąś taką pudrowością, coś wam się nie podoba, jest na tej twarzy za ciężko, to ja proponuję sobie właśnie spsikać tę twarz i zobaczyć, jaki to da efekt. Ja akurat tutaj dzisiaj używam All Nighter, ale z tych drogeryjnych może warto spróbować i Golden Rose, i Max Factor jest fajny, i NYX jest spoko. Można też spróbować z wodą termalną, ale ja jednak poszłabym... O! Z tych tanich jest też super, ale z takim lekkim błyskiem ten z Evelyn Go and Glow. Także można znaleźć też jak najbardziej tańszą alternatywę i to jest mój super trik. Jestem ciekawa, kto z was lubi myć pędzle, ręka do góry. Ja, moja się nie podnosi, moja jest absolutnie tam daleko, daleko, daleko. Na pewno jakieś ręce się podniosły, ale założę się, że tych rąk nie jest wiele. Ja od pewnego czasu opracowałam sobie system, przynajmniej dotyczący pędzli do oczu. Nigdy nie odkładam ich na miejsce, zawsze leżą obok i zawsze myję je tego samego dnia, kiedy zrobiłam makijaż. Zawsze znajduję te 3 minuty na umycie tych 5 pędzli, bo później jak mam umyć 50 pędzli, to jestem absolutnie chora i mam wręcz gorączkę i mi się nie chce i odkładam to absolutnie w nieskończoność i zdecydowanie łatwiej jest umyć te 5 pędzli niż te 50 pędzli. To też zależy od tego, ile macie tych akcesoriów, ale jeżeli macie faktycznie sporo pędzli, używacie też tylko 5, to naprawdę zachęcam was do tego niby prostego triku, niby nawet nie można tego nazwać trikiem, ale jest to naprawdę spory ułatwiacz życia, zmobilizować się i umyć te 5 pędzli. Ja tak naprawdę biorę antybakteryjne mydło Protex, pocieram o to mydło, ono jest antybakteryjne, przepięknie wymywa każdy cień, wszystko znika z pędzelków, więc tu już trik w triku, pocieramy o mydło Protex i gotowe, odkażone, antybakteryjne, zrobione, piękne, czyste i zajęło to dosłownie
30 sekund. Kładę na kawałek papieru i tak sobie leżą. I dzięki temu od jakiegoś czasu naprawdę wyzbyłam się tego, że muszę umyć całą chmarę pędzli. Do twarzy jest troszeczkę inaczej, no ale przynajmniej do oka się do tego stosuję, bo to jest naprawdę ekspresowe. Po ciąży dość mocno zaczęły mi wypadać włosy, a następnie dość mocno odrastać. Oczywiście w jakiejś tam długiej mojej walce. I pojawiło się u mnie mnóstwo baby hair, czyli takich włosków odrastających przy głowie. Jeżeli zwiążemy włosy w kucyk albo kok, no to wygląda to strasznie, przynajmniej dla tego, kto to nosi. Założy się, że cieszymy się z tych baby hair, ale to, jak one wyglądają, nigdy nas nie satysfakcjonuje. I szukałam sposobów, jak się ich pozbyć, czyli jak je idealnie przygładzić do reszty włosów, żeby one się faktycznie trzymały i za 5 minut nie odstawały. Lakier nie pomagał, pasty nie pomagały, żele nie pomagały, bo one zaraz zaczynały po prostu odstawać. Nie pomagała też szczoteczka do zębów spryskana lakierem, bo to było u mnie za lekkie. To, co mi pomogło i mój najlepszy trik, który stosuję praktycznie codziennie, może nie codziennie, ale każdego dnia, kiedy mam właśnie związane włosy, to jest maskara do brwi. Co jest istotne w tym triku, to, żeby maskara oczywiście była dopasowana do koloru naszych włosów. Jeżeli mamy ciemne włosy, to nie ma najmniejszego problemu, bo większość maskar jest właśnie w kolorze na przykład brązowym. Ale ja używam po prostu maskary bezbarwnej. No i ważne, żeby to był dość silny produkt, a nie taki lekki. Taki, który ładnie Wam utrwali brwi, no i jeszcze przy okazji te włosy. Ja mam tutaj z Anastasia Beverly Hills i jakoś nie używam jej bardzo często do brwi, za to właśnie do włosów. Bardzo często, więc jeżeli nic nie działa na Wasze baby hair i nie jesteście ich w stanie ujarzmić, to ja polecam spróbowanie maskary do brwi, która u mnie sprawdza się genialnie i faktycznie trzyma je w miejscu. Mam wrażenie, że o tym triku mówiłam już setki tysięcy razy, ale za każdym razem są zdziwione osoby, pytają, jak ja to robię, dlaczego się to robi i zawsze znajduje się ktoś, kto jeszcze o tym nie słyszał. Ja generalnie oszczędzam kosmetyki. Może nie tyle, że oszczędzam, bo używam ich kiedy chcę, jak chcę i w jakich ilościach chcę, ale zawsze zużyję je do końca. Przetnę sobie, ktoś powiedział, że to jest w ogóle, kiedyś taki komentarz był, że to jest skąpstwo i w ogóle trzeba wyrzucać te tubki i nie wygrzebywać ze środka. Jak nie rozcinacie, rozetnijcie i zobaczcie, ile tam jest jeszcze w środku. Jeszcze bardzo dużo. Jeżeli skończy mi się podkład w szklanej butelce, to jak go wyciągam? Bardzo proste. Odkręcam to, co da się odkręcić i używam do wyciągnięcia i używam do wydobycia po prostu pędzelka do korektora i wyciągam wszystko, co tam jeszcze zostało. Także jeżeli macie swój ulubiony podkład, bo takie obracanie i tak dalej, to niewiele dają, nie chcę spływać. To jest taki banał, ale musiałam o tym powiedzieć. Kolejnym banałem, ale już nie aż takim, jest wyciąganie tutaj tej gumowej blokady z korektora. Wyciągamy tę gumową blokadę i korektor możemy wydobyć sobie o wiele lepiej. Wystarcza nam jeszcze na kilka albo kilkanaście nawet użyć. Pytacie, jak ja to robię? Zazwyczaj po prostu wkładam w środek nożyczki, podważam i wyciągam. Większość korektorów, nie każde, ale większość ma taką możliwość, że właśnie ma tę gumkę zabezpieczającą. To samo jest przy maskarach. Wyciągamy to, wyrywamy, wyszarpujemy pęseta, nożyczki i zużywamy jeszcze korektor, ulubiony korektor do końca i mamy pewność, że nic tam w tym opakowaniu nie zostało. Także jeżeli nie próbowaliście, koniecznie musicie sprawdzić ten trik. No właśnie, jeszcze będąc przy zużywaniu kosmetyków, trik, który ja stosuję od lat i który sprawdza się genialnie. Jeżeli macie jakiś produkt, który Wam się nie sprawdził, nie spełnia swoich funkcji, produkt do pielęgnacji, nie do makijażu, proszę się nie pomylić, i nie macie go komu sprezentować, oddać dalej, podać, nie macie co z nim zrobić i najchętniej wyrzuciłybyście go do kosza, już na niego nie patrzyły, to spróbujcie wsmarować go w nogi. Mam wrażenie, że stopy szczególnie przyjmą wszystko. Niechciany balsam, niechciany krem do stóp, niechciane serum, naprawdę wszystko. Dbamy o stopy, zaoszczędzamy na kremie do stóp, a też nie wyrzucamy pieniędzy, no bo to, co nam się nie sprawdziło, na przykład do twarzy, no tak to trochę czasem boli, nie? Krem za 50 zł w stopy, ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie nie mamy z nim co zrobić i ma się przeterminować i mamy go wyrzucić, to Wasze stopy przyjmą wszystko. Spróbujcie. I ostatni trik też dotyczy pielęgnacji, a mianowicie maseczek. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam maseczki takie po prostu nakładane na twarz, takie tradycyjne, ponieważ można w nich robić wszystko, nie trzeba grzecznie siedzieć w miejscu przykutym do miejsca, żeby ta maska się nie zsunęła, a działają, robią co mają robić, wiadomo, zależy od maski. Ale bardzo nie lubię ich zmywać.
Dlaczego? No bo zawsze jest to ciężko zmyć, ciężko schodzi, to się przykleja do twarzy, a poza tym zawsze jestem mokra, gdzieś aż po pępek, takie mam wrażenie, że jak zmywam i całe ręce i łokcie i rękawy i tu, no i w końcu znalazłam sposób na te maseczki, a mianowicie zmywam je po prostu rękawicą do zmywania makijażu. Ja mam tu akurat rękawice z Glow, które nie używam zbyt często do zmywania makijażu, natomiast do zmywania masek nic nie sprawdza się lepiej. Wydaje mi się, że fajny byłby też właśnie jakiś taki ręcznik, ewentualnie coś takiego, ale ta rękawica ma dość dużą przyczepność, jest z takiej mikrofibry, także ja tak naprawdę 3-4 razy przetrę, opłukam i już maseczki się pozbyłam. Także jeżeli macie jakąś rękawicę, która służy do zmywania makijażu, to może warto jej spróbować właśnie w tym kontekście. Jeżeli nie, może spróbujcie zmyć tę maseczkę właśnie ręcznikiem, takim malutkim do twarzy, chociaż to może być bardziej kłopotliwe, no bo to więcej prania i nie wiem, jak właśnie to zejdzie. Ale jeżeli dysponujecie czymś takim, to polecam spróbować zmyć tradycyjną maskę właśnie przy pomocy takiej rękawiczki. Sztosik. Dobrze, także to było moje 10 ulubionych trików kosmetycznych, tak to nazwijmy, które faktycznie stosuję, używam na co dzień i z czystym sumieniem jestem Wam w stanie je polecić. I nie, że sobie gdzieś wyszukałam w internecie, tylko to są faktycznie triki, które ja stosuję. Może niektóre nie były jakieś odkrywcze, ale myślę, że wiele z Was dowiedziało się właśnie o czymś nowym, a może Was do czegoś zainspirowałam, a może o czymś przypomniałam. Koniecznie wydajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione triki, chociaż jeden. Sprzedajcie chociaż jeden. Jak większość z Was zostawi komentarz, to będziemy tutaj mieli niezłą skarbnicę wiedzy. Także koniecznie dajcie mi znać, a ja póki co dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.